Sin Chao, witamy na śniadaniu. Mamy dla was niespodziankę. Uwaga, uwaga. W końcu po wielkich bojach się spotkaliśmy. Jesteśmy razem, nareszcie. Przyłknąłem, było winka. Cześć, cześć. Sin Chao. Długo, długo czekaliśmy, ale się w końcu udało. Jemy sobie pyszne śniadanie. Co tu mamy? Mamy boko. Boko. Czyli to jest taki gulasz. Smakuje troszeczkę jak polski gulasz, troszeczkę jak wietnamski gulasz, nie wietnamski, węgierski gulasz. Z wieprzowinką. Nie, z wołowinką. Która się żuje i żuje. Dosyć. Ja tak miałam. Dosyć twarda, ale da się ją pogryźć. Nie jest taka gumowata do końca. Makaron to chyba jest mi. Bo jest chyba, wydaje mi się, że żółty, albo nabrał koloru od gulaszu. Nabrał koloru, to jest ryżowy. Do tego mamy sosik z solą, chyba z czosnkiem, co tam jeszcze jest, chili. A, i trzeba było sobie wcisnąć limonkę. Mariusz się wyłamał i je sobie zwykły rosół. Ja mam niestety problemy żołądkowe, więc dzisiaj rosołek i wołowina, bo to jest takie mięso, które dobrze działa na brzuch. I nic więcej. Bez żadnych dodatkowych dziwnie. Także smacznego i będziemy dzisiaj pewnie zwiedzać jej Bakliu. Coś ciekawego może uda się zobaczyć. Smacznego! Zwiedzamy miasto i szukamy czegoś do zjedzenia na obiad. Na razie nie idzie nam najlepiej. Niestety nie da się nigdzie wypożyczyć skutera ani roweru. O, tam jest chyba opera. W postaci tych takich trzech wietnamskich kapeluszy. Rzeczywiście przypomina wietnamskie kapelusze i to jest chyba opera. Jesteśmy na jakimś placu. Hello! Niestety skutera nie da się, roweru nie da się wypożyczyć. A skuter się da, ale ze względu na nowy rok sceny są mocno w górę. 400 tysięcy, czyli około 80 zł za wypożyczenie skutera to trochę za dużo, ale jakiś inny będzie musieli sposób wymyślić na dostanie się nad morze i do ogrodu ptaków. Bardzo ciekawy pomnik w postaci arbuzów. Tak jak tam widzicie, przed nami idzie Mariola, czyli Ola i Mariusz. A właśnie, jeszcze nie mówiliśmy, bo oni nagrywają też vloga, tak jak widzicie. Mają podobny kanał do naszego. Więc gdzieś tutaj, albo też w opisie zamieszczę do nich linka, więc możecie sobie na pewno bardzo warto zasubskrybować. Zobaczcie tutaj na zdjęcia. Przedstawiają jakieś tutaj takie tradycyjne ujęcia, na przykład rybaków, w jaki sposób łowią ryby. Prawdopodobnie tradycyjny sposób łowienia tutaj w tej lokalizacji w Bakliu. To niesamowicie wygląda, jak zarzucają sieci. Właściwie stoimy. Tu jest zdjęcie, a tu są one. Sin Chao. Najpierw zostawia kamerę, idzie na drugą stronę i wraca. Ładna ustawka. No i macie widok na... To jest właśnie opera. Z takimi właśnie wietnamskimi kapeluszami. Przechodzimy właśnie na drugą stronę rzeki. Jest tutaj taki bardzo fajny most.
szczególnie jest atrakcyjny w nocy, ponieważ jest on tutaj bardzo fajnie oświetlony. I tutaj jest widok na Francuską ulicę. Właśnie wcześniej chyba nie wspominaliśmy, że Mariola, kanał Marioli, czyli Mario, Ola i Mariusz, oni jeżdżą po Azji, w tej chwili po Wietnamie na rowerach. Fajnie, nie? Wypieszą, a my na rowerze sobie jedziemy. Więc jeszcze raz zapraszamy na ich kanał, możecie sobie pooglądać, jak wygląda zwiedzanie Azji na rowerach. My w sumie żałujemy, że nie mamy rowerów, też byśmy sobie tak pojeździli. No albo tutaj, albo następna. Bo to naprawdę bardzo fajny pomysł. No polecamy, polecamy. To fajna rzecz, naprawdę. No zobaczysz, wolno jedziesz. No z tego co rozmawialiśmy, to nie zmienilibyście trybu podróżowania na inny niż rowerem. No może ten katamaran, o którym wspominałeś. A, no to ale co innego. Ale na to jeszcze chyba przyjdzie czas. Nie wszystko da. No, pływanie jachtem byłoby też bardzo ciekawe. No ta opowieść, którą przedstawiłeś, bardzo, bardzo inspirująca. Przepłynięcie z Indonezji do Tajlandii. Nie, w końcu w Singapurze wysiedliście, tak? Do Singapuru, tak. Dzisiaj cały dzień spędzamy z Mariolkami. Od rana, od śniadania. Hello. Chodzimy sobie po mieście od kawiarenki do kawiarenki, od knajpki z jedzeniem do knajpki z jedzeniem. Byliśmy na jakiejś imprezie, więc jest bardzo, bardzo fajnie, sympatycznie. Idziemy teraz właśnie coś zjeść na kolację. Chociaż jeszcze nie jesteśmy bardzo głodni, ale Mariusz potrzebuje coś zjeść pożywnego. Więc pewnie kupimy sobie z Kasią jakieś jedzenie na... Tak. No i to jest właśnie przechodzenie przez jezdnię w Wietnamie. Nie jest prosto. Szczególnie z rowerem, bo przejść jako osoba to jest prosto, bo się zajmuje mało miejsca. Ale z rowerem jest już problem.
jesteśmy właśnie na zapleczu kuchni. Możemy sobie obserwować, jak tutaj się przygotowuje jedzenie. O. Muszę się trochę przesunąć, bo przeszkadzam. Właśnie się zastanawiamy, czy zamówiłem 3 zupy, czy tylko jedną, bo nie wiemy. Niestety tutaj nie da się dogadać po angielsku, ale zaraz się okaże, czy będą 3 zupy, czy jedna. Oraz do tego powinien być jeden makaron smażony, ale też okaże się, co dostaniemy. Mamy rekomendację od Mateusza w postaci zupy o nazwie... Dobra, nie wiem, jak się wymawia. Wunuo Cleo, to jest to? Nie, nie, trzecia pozycja. Trzecia pozycja na mi. Mi Huantan. Aha. To jest ogólnie właśnie zupa z wontonami. No to super, będziemy próbować. Mogę? No, i krewetkami. Są wontony. No, wontony są ogromne, mają dużo mięsa. W ogóle jakieś szaleństwo, jak wiecie, wydaliśmy całe siano, jest teraz na 4, będziemy jeść jedną. A my dostaliśmy makaron smażony. Zaraz będziemy sprawdzać, jak smakuje. A to jest makaron na chrupko. Oj, wspaniałe. Jak wrażenia? Zajebista zupa. Powodzone są przepyszne, tak, prawda? Takie na bogato. Mocno pieprzne są. Czujesz pieprz? Pycha. W ogóle nie wiem, jakie wy macie spostrzeżenia, ale dla mnie mieszanka owoców morza plus wieprzowiny to jest coś niebywałego w smaku. Zajebiste. Dzięki za rekomendację. Bardzo dobrą rekomendację i myślę, że ja wezmę drugą zupę. O, cieszymy się, że smakuje, super. Dobry. Rozpływa się w ustach. Tak. Mogę to jeść codziennie. Tak? No, bardzo ładnie smakuje, oczywiście. No to robimy całą serię testowania, próbowania. A dobra, ja chciałam poczuć ten makaron. Ten makaron znam z Tajlandii. Bo to smak... Bo to jest makaron ryżowy, tylko smażony na głębokim oleju. I on się przez to robi chrupki. Oj, dobra. I uwielbiam te tekstury. Chrupki makaron, plus miękkie mięso, plus te płyny to i te zioła. O, oj, weź to co jeszcze drugą porcję. O, więc jak będziecie w Makliu, polecamy tutaj knajpkę tego dziadka, starszego pana. Mi Mai Dung, chyba się nazywa. Jak słyszycie, wszyscy już próbują chyba świętować nowy rok, więc wszyscy siedzą przed swoimi domami, wszyscy siedzą w jakichś kawiarenkach i zaczynają już powoli świętować nowy rok. Mamy teraz godzinę 6, 7, 8 za 10. Wszyscy sobie coś przekąszają, piją, a gdzieś przed nami jeszcze słychać bębniarzy. No zobaczcie, się na nas zapatrzyli i stają na środku ulicy, ponieważ nas podziwiają. Jesteśmy chyba w głównym punkcie programu. Tutaj będzie, znaczy tutaj już jest scena i tutaj będzie obchodzenie nowego roku wietnamskiego. Prawdopodobnie mają być sztuczne ognie. Ale nie wiemy do końca, o której godzinie. Co będzie?
Nie wiem, czy poznajcie to miejsce. Byliśmy tutaj dzisiaj rano, w ciągu dnia. I była to jest całkowita pustka. Byliśmy właśnie przy tych kapeluszach, przy tej operze. No i to u was na filmie to było pewnie dosłownie kilka minut temu. Dla nas to było kilka godzin temu. Ale była tutaj całkowita pustka. Zmierzamy już w kierunku domu. Mieliśmy tutaj poczekać sobie, posiedzieć do momentu, aż będą sztuczne ognie, prawdopodobnie około 10 albo 11 w nocy. Nie wiem, 12, może 12, nie wiadomo. Ale wynikła taka sytuacja, że mamy jutro rano jechać nad morze, ponieważ tutaj zaczepiła nas pani Wietnamka i zaprosiła nas jutro nad morze, że nas zabierze, tam będą jakieś modlitwy świątynne, noworoczne, wszystko związane z Nowym Rokiem. Będzie tam podobno dużo ludzi. No i ona nas zaprasza. Więc nie mogliśmy odmówić takiej opcji. I jutro o 6 mamy być gotowi i jedziemy nad morze. Jest chyba około kilkunastu kilometrów. Pożegnaliśmy się już na dzisiaj z Mariolkami. Pojechali do swojego hotelu spać. I my też właśnie już zmierzamy spać też również. Ale jeszcze po drodze zaliczymy to i zobaczymy, jak wygląda scena. Jesteśmy dzisiaj zmęczeni, wychodziliśmy nie wiem ile, dużo, z 10 km, 15 co najmniej pewnie. Naprawdę sporo spacerowaliśmy dzisiaj. Próbowaliśmy dzisiaj nowych rzeczy jedzeniowych. Bardzo dobra była ta zupa, ta gulaszowa, bardzo dobra. No i w ogóle super dzień, spotkanie z Mariolkami, naprawdę fajnie nam się dzisiaj z nimi chodziło. Trochę nam też ciekawe rzeczy poopowiadali. Mam nadzieję, że my im też ciekawe rzeczy poopowiadaliśmy, powymienialiśmy się doświadczeniami i tak dalej, więc no to takie właśnie są fajne spotkania. No a co, teraz idziemy spać. Jest już godzina 20 po 9 niby dopiero. No ale jak mamy wstać o 6, a i tak jesteśmy wymęczeni, że nam chce się już spać, a musimy wstać na 6, więc dobra pora, żeby zbierać się do łóżka. Pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś uwagi, piszcie w komentarzach. No i też pamiętajcie o kanale Mariolki. Jeszcze raz polecam Mariolka w podróży. Też fajnie, jak ich zasubskrybujecie. Zobaczcie też co najmniej ich film, ponieważ mają ujęcia z dzisiaj troszeczkę z innej perspektywy, więc też mają fajne komentarze, fajne uwagi. Można się od nich dowiedzieć ciekawych informacji, więc jak najbardziej polecamy. No dobra, to w takim razie na razie i mam nadzieję, że widzimy się jutro rano o 6. Na razie.